mamy pierwszą rybkę dzisiaj większą. No, dzisiaj siódma ryba, wszystko wcześniej mniejsze. Teraz wszedł nam jakiś większy karpik. No, dość mocno na razie walczy. Nie chce do nas przyjść, ale zobaczymy, czy się uda go wyjąć. O, no, trochę wiaszka idzie. Zobaczymy, co za rybka będzie. Wszystko na razie, takie karpie dzisiaj były do 2 kg, takie największe 2,5 kg. Fajnie nam odjechał. Na jakieś około 10 metrów. Wędka się wygina. No, Maros Walter 360 wędka. Sprawdza się bardzo fajna wędka. Dość droga jednak, no, polecam bardzo. Na przynęty Marosa Sweetcorn. Na przynętę 8 mm. Dokładnie na to. No już jest blisko brzegu. Zaraz już górą będziemy holować i bokiem. Dobra, zobaczymy co. No, coś większego. No. Jak większego? Zobaczymy. Nie no, 4 będzie miało, może więcej. No, przy brzegu szaleją nam tutaj te ryby. Tutaj jest dość głęboko. W samym brzegu już tutaj jest około 2 metrów, 1,5. Jest już w samym brzegu, on wyszedł nam. I znowu do dna. No, super. Ja tutaj bardzo lubię te karpie z tego, że one tutaj bardzo nam murują do dna. I tutaj czasami nawet 10 minut musimy tego karpia powoli, leciutko do góry, żeby go w ogóle oderwać od tego dna. Haczyki bezżyrowe, QM jedynki, dziesiątki. No więc bezżyrowe haczyki, a więc tutaj nie można mówić w żadnym stopniu o siłowym holu. Ja mówię tylko na bezżyrowe haczyki. W sumie to mam bardzo dobre na nie efekty. A no wiadomo, jak ktoś lubi zadzierowe, to nic. Nie ma nic przeciwko, oczywiście. A teraz nam wyjdzie. To jeszcze nie ten moment. To jeszcze nie ten czas. Jest. Kilo będzie miał. Widzimy się przy zdjęciach. Mamy rybkę. O, wydaje się dość ładnie. Teraz zobaczymy. O, no jest dość ładnie. Ponad 5 kilo ma na pewno. Teraz łowię dalej, przyklipowałem się, na początku łowiłem około 40 metra i postanowiłem, bo przez dłuższy czas nie było brań, a więc postanowiłem się przyklipować 10 metrów dalej i dosłownie 3 żółty, 2 duże ryby. Czasami... O, jeszcze chwila.
jeszcze się go nie dało podobrać. Nie wyszedł nam cały. I tutaj jest głęboka, więc one tutaj mocno murują nam do dna i ciężko jest nam je też oderwać. Chodzi dość łatwo na razie do góry, ale się nie daje położyć. No ciągle. Ale klot, ale gruby. O kurde. No w granicach pewnie z 7 kilo jest tak gruby. Taki piękny, dobry. Wyczepiamy i wypuszczamy. Dawaj tak zrób, pokaż wam ten. Jest. Film teraz nagrywam. Mamy rybkę? Doszła, ładno się wydaje. Weszły tam ryby, no bo miałem dwie naraz. To miałem dosłownie minutę po życiu. Dobra. Ja bym przełożył tą wędkę, że? Nie widziałem. A nie, dobra już. Team method mania. Nie. Prawie trzeba trochę uważać tutaj, ponieważ już kilka większych, o widać. No taki. Bo jest długi, ale jest chudy, taki 4 kg może. Może nawet nie, dobra. Przybierzemy sobie. Musimy tutaj bardzo uważać, ponieważ tutaj jest bardzo dużo grążeli. No, ryby niestety bardzo chętnie lubią tam wpływać. Też niedawno straciłem bardzo dużą rybę. No tak obstawiam, że bardzo to może nie, ale 6 kilo na pewno ona miała, bo nie mogłem jej w ogóle przyciągnąć i szła sobie po prostu, płynęła sobie leciutko, powoli, w lewą stronę tam w te grążele. Nic nie mogłem zrobić. I niestety była do końca i nie udało się jej wyciągnąć i wychodzi nam już. No, Maros Continental. Wędchę, super. Super żółty w ogóle są ich, ale to jest bajka. Ma trochę taką twardszą szczytówkę, ale to mi w ogóle nie przegadza. To mi, jeszcze bardziej mi się to podoba. Są one bardzo mocne, bardzo wytrzymałe. 3,60 do 80 gram. O, musimy uważać. Nie wiedziałem, że tak szybko wyjdzie jeszcze. A i tak bym go raczej jeszcze nie podebrał. Muruje nam na razie do dna.